Hej, w tym poradniku pokażę Ci, jak możesz stworzyć różne rozbłyski, błyski, flasze w programie Adobe Premiere Pro. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy w programie. Ja sobie już przygotowałem tutaj różne ujęcia, aby pokazać Wam właśnie różne techniki tworzenia błysków, rozbłysków, flaszów, czy jakieś tam komplikacje złączenia tych błysków, aby to wyglądało jeszcze lepiej. Zacznijmy od totalnych podstaw, jak możemy tworzyć w ogóle jakieś błyski w nagraniu. Jedną z podstawowych opcji jest po prostu przejście, które nazywa się Deep to White i możemy je stosować właśnie w momentach, kiedy jakieś klipy się kończą. Czyli jeśli chcemy na cięciu robić błysk, to nic prostszego, nic po prostu przerzucenie efektu przejścia, który nazywa się Deep to White. Przerzucamy na klip, no i już mamy jakby rozbłysk do kolejnego ujęcia, jakie mamy. Możemy też zmniejszyć długość, po prostu przytrzymując ten rejon, to na krawędzi pokazuje nam się taka ikonka, przyciągamy w lewo i mamy teraz taki ostry błysk, jak widzimy przy zmianie ujęcia. Możemy też wydłużyć tym samym sposobem i mamy jakby takie mocne przejście do bieli i wchodzi kolejne ujęcie. Więc to jest jakby najprostszy sposób tworzenia błysków na końcu naszych nagrań czy na cięciach, które są między jakimiś klipami. Kolejny sposób jest to przerzucenie efektu, który nazywa się Brightness in Contrast i ten efekt służy nam nie tylko do jakby takiego podstawowej edycji, tylko już tworzenia różnych jakby takich złączonych flaszy, takich bardziej rozbudowanych efektów. Brightness in Contrast służy nam to do tego, jeśli chcemy na przykład w ujęciu stworzyć rozbłyski i błyski, czyli nie na cięciach, tylko na przykład w ujęciu na jakiś beat czy na jakieś efekty dźwiękowe. Przerzucamy Brightness and Contrast na klip, wchodzimy w Effect Controls, no i teraz widzimy tutaj opcję animacji. Ja to sobie przyniosę tak, o, mamy Brightness i Contrast. Brightness podnosi nam oczywiście jasność, a Contrast podnosi nam kontrast naszego ujęcia. Więc wybieramy sobie jakiś moment, gdzie chcemy błysk, na przykład na 10 klatce. Klikamy zegarek, idziemy teraz strzałką w lewo na jedną klatkę wcześniej. Klikamy tutaj te kółka, idziemy teraz dwa razy w prawo, aby iść na 11 klatkę. I klikamy znowu tutaj keyframe. Dzięki temu powstały nam, jak sobie tutaj przybliżę, jakby takie tutaj potrójne keyframe. I ten środkowy służy nam za błysk, że zwiększamy sobie teraz jego jasność na przykład na 100. No i jak odpalimy, to już mamy widoczny błysk w naszym nagraniu. Możemy też zawsze podnosić sobie kontrast, na przykład na 25, dzięki temu ten błysk będzie jakby trochę bardziej ostry. Możemy też oczywiście wydłużyć te keye, czyli na przykład pójdziemy tutaj 5 klatek do przodu, ja to sobie już oddalę, przenoszę ten key, idę na ten key środkowy poprzedni i 5 klatek do tyłu, czyli to jest 0,5 w moim wypadku i przenoszę sobie ten lewy key, który nie ma też żadnych informacji. Przenosimy sobie, no i teraz w tym rejonie mam taki dłuższy rozbłysk, jak widzicie, czyli to jest jakby technika tworzenia rozbłysku w nagraniu, kiedy chcemy mieć na przykład na jakiś beat w środku nagrania, też możemy tak to zrobić. Czyli mamy jakieś keye, możemy je Ctrl-C, Ctrl-V i mamy teraz jakby jeden błysk, potem kolejny błysk, Ctrl-V i możemy takich błysków po prostu zrobić, po prostu ile nam miejsca wystarczy w nagraniu. Więc to jest jakby taki drugi sposób tworzenia najprostszych błysków, bo powiem w tym poradniku też, jak stworzyć trudniejsze jakieś animacje z błyskiem. Ostatni taki sposób to jest stworzenie Color Mate, który jest totalnie biały. Przerzucamy go teraz na nasze ujęcie. Jedna sekunda. No i teraz wybieram sobie na przykład 6 klatek, tak aby mieć jakąś liczbę parzystą z środkiem, czyli w moim wypadku to są 3 klatki. Mamy tutaj u góry opcję opacity, czyli zejścia mocy w lewo czy w prawo. Mamy też to w effect controls w opacity, możemy to zrobić. Ja sobie zrobię to tutaj, więc klikam na lewo, przytrzymując control na tej linii i na prawo, przytrzymując control na tej linii.
i na środku, na trzeciej tej klasce, aby też mi powstało właśnie keyframe, tu widzimy te keyframe, które powstały i ten łapie, przenosząc na dół na lewo i ten na prawo. Teraz dzięki temu stworzyliśmy sobie błysk, który nie jest Bright and Contrast, tylko jest za pomocą Color Mate. No i mogę to sobie teraz, przytrzymując Alt, duplikować, ile ja chcę, usunąć sobie przerwy i mam już tutaj trzy rozbłyski, takie bardziej ostre, inaczej się zachowujące niż Brightness and Contrast, bo tutaj mamy po prostu biały box. Mogę też to sobie oczywiście przenieść w jakieś tam różne momenty, więc te błyski też w taki sposób możemy zrobić, czyli nie przez efekt, tylko przerzucając jakiś Color Mate, który akurat mamy w zanadrzu do wykorzystania. Ok, przejdźmy teraz do bardziej zaawansowanych trochę efektów i łączenia tych błysków. Pierwszy efekt to będzie bardzo prosty do efektu, który pokazywałem w Brightness and Contrast, czyli połączymy mocny flicker błysków światła z przejściem między jednym a drugim ujęciem, czyli między tymi dwoma ujęciami. Przerzucam Bright and Contrast na jeden klip i na drugi klip. Idę teraz na środek, czyli w moment cięcia jednego klipu i drugiego klipu. Klikam na pierwszy klip, wchodzę w Effect Controls i klikam zegarek na Brightness i Contrast tutaj w momencie cięcia. Teraz przenoszę się o 5 klatek w lewo, czyli w moim wypadku będzie na 12.03, czyli tutaj minęło mi 5 klatek i znowu sobie klikam tutaj zegarki. 5 klatek raczej powinno wystarczyć, więc przenoszę tutaj na prawo się klikając, czyli znowu na środek i zmieniam te wartości na 100, czyli na mocne rozjaśnienie i kontrast na przykład na 15. Idę teraz na ten keyframe, co był tutaj po 5 klatkach, mogę sobie zoomować tutaj. I teraz cofam się tylko o jedną klatkę, czyli możemy też strzałkami na klawiaturze, czyli w moim wypadku to jest trzecia klatka, przenoszę się na drugą klatkę i zwiększam brightness tutaj na 100. Idę teraz znowu klatkę w lewo na 0, mogę sobie skopiować 0. Idę znowu, strzałka w lewo, jedną klatkę, teraz znowu 100, strzałka w lewo znowu, teraz dajemy sobie 0, strzałka w lewo znowu 100, 100 i strzałka lewo znowu daje sobie 0. Dzięki temu stworzyliśmy teraz efekt flicker, czyli błyskania i potem takiego mocnego rozbłysku. Czyli jak sobie puścimy, mamy flicker i mocny rozbłysk. On tutaj jest, te 5 klatek może być za mało, więc teraz cofnę się o 5 klatek w lewo jeszcze teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przesuwając te wszystkie keye, tak, aby była tylko odległość między tym ostatnim a tym większa, a odległości tych większych flickerów zostają takie same. No i teraz jak sobie puścimy, mamy flicker i potem jakby taki mocny rozbłysk, który teraz na tym drugim ujęciu musimy pokontynuować przez tam 5 klatek, czyli mamy 0,8, Bright and Contrast, keyframe odpalamy, to będzie w takim razie 13 klatka. I daję sobie tutaj keyframe na 0, cofam się za pomocą tego na pierwszy keyframe, czyli na ten maksymalny na samym cięciu i daję brightness na 100. Dzięki temu stworzyliśmy mirror i dzięki temu ten rozbłysk jest tutaj jakby połączony między jednym klipem a drugim z tego, co widzimy. Czyli mamy mocny flicker, błysk, no i potem jakby rozjaśnienie tego, co tutaj widzimy. Więc co możemy zrobić jeszcze, aby te błyski wyglądały jeszcze ciekawiej? Możemy oprócz Bright and Contrast zastosować efekty, które bardziej urozmaicą już nie sam błysk, ale trochę także obraz. A mianowicie, mam tutaj na myśli, że przerzucimy sobie efekt, który jest z kategorii bodajże Distort. Tak, jest Distort, Turbulent, Display. Są to efekty, które modyfikują wygląd waszego obrazu, czyli powodują jakieś zniekształcenie i to się przydaje często w jakichś teledyskach muzycznych, bardziej, nie wiem, trapowych, rapowych, takich bardziej energicznych, brutalnych, bym nawet powiedział, bo dzięki temu możemy fajnie zobrazować właśnie jakieś przejścia, jeśli potrzebujemy tej danej modyfikacji. Przerzucam Turbulent Displays na dwa klipy, czy na jeden? Przerzućmy na dwa klipy. Jak coś, to po prostu usunie się z lewej strony. Idę na pierwszy klip. Mam już tutaj Turbulent Displays wybrany i cofam się o 10 klatek w lewo, czyli w moim wypadku to jest 11 klatka i klikam zegarek tutaj na Amount.
Teraz, jak widzimy, mam takie zniszczenie mojego nagrania, więc chcę na początku, aby to było na zero. Na tej klasce przed tej ostatniej, co mam tutaj na końcu, tylko na tej tutaj 10 klatek w lewo od momentu cięcia. Wybieramy sobie też efekt, który nazywa się Vertical Displace. Spowoduje to, jak teraz zobaczycie, takie jakby trochę fale w naszym nagraniu, a nie takie zniekształcenie całości z tego, co widzieliśmy. No i teraz idziemy na moment cięcia oczywiście i zwiększamy na mały, na przykład 235, coś takiego. Tutaj, no i widzimy, jak ten melting nam tutaj ładnie wchodzi. Czyli mamy nagranie i wchodzi nam melting. Możemy sobie też teraz to rozwinąć, co tutaj mamy. To sobie przesunąć w lewo, było lepiej widoczne, przybliżyć sobie. No i tutaj mamy velocity, mamy jaka jest wielkość, mamy też tutaj amount, co wybieramy, klikamy sobie więc na ten tutaj przycisk. No i teraz velocity, szybkość tej zmiany sobie zmieniamy, przynosząc na dół w taki sposób. Musimy uważać tak, aby ta linia była tutaj zgodna, by nie schodziła na dół, bo cofniemy się w czasie, a my tego nie chcemy. Sobie tylko złagodzić te przejście w taki sposób. No dobra, to w takim razie mamy już ten Turbulence Displace z jednej strony. Teraz potrzebujemy na 5 klatek z drugiej strony, czyli to jest 21, czyli u mnie to jest 26 klatek. Amount na 0 tutaj, Vertical Displace, Amount i teraz idę na moment cięcia i wpisuję tutaj 200, wystarczy, nie musimy idealnej wartości. No i mamy teraz jakby takie złączenie między jednym klipem a drugim. Tu możemy sobie dać Easy In, aby to było łagodniejsze z tej strony, w taki sposób. No i teraz jak mamy ten Turbulent Displace, czyli jakby te rozmycie, które teraz stworzyliśmy, to możemy oprócz tego przerzucić sobie właśnie efekt Brightness and Contrast, aby zrobić właśnie efekt takiego trochę wypalenia, meltingu bym to nazwał, tylko brakuje mi słowa w języku polskim, przetopienia, o. Przetopienia, jaki efekt. No idziemy na ten keyframe tutaj, mamy Brightness and Contrast, klikamy sobie na zegarek, idziemy na, tutaj na maksa i dajemy sobie zegarek na 100. Tutaj też możemy sobie dać Easy In. No i mamy teraz taki błysk z tym meltingiem, co widzimy tutaj. I tak samo tutaj możemy sobie przenieść. Jesteśmy teraz na tym keju, który mamy. Mamy Brightness and Contrast. Tutaj 0 chcemy. Idziemy na początek i dajemy trochę mniejszy, 85 na przykład. No i mamy efekt tak naprawdę gotowy, czyli możemy błysk wykorzystać i zmerdżować trochę z efektami takiego zniekształcenia obrazu, które teraz widzimy za pomocą Turbulent Displace i błysku. Czyli to jest jakby kolejny sposób, który możemy wykorzystać do błysku, czyli wykorzystanie efektów z zakładki Distort do wzbogacenia błysku przez zniekształcenie obrazu, które mamy. Kolejny efekt jest bardzo w sumie prosty, polega na tym, że przerzucamy po prostu, tworzymy nowy item i przerzucamy, nie Barsen Ton, tylko tworzymy sobie Black Video, przerzucam tutaj na klip, który tutaj widzicie, on ma tutaj, mogę sobie w taki sposób poradzić, że sobie przytnę, zduplikuję go sobie tutaj, no i po prostu zduplikuję go sobie na górę, przeciągając go na całą długość, usuwam dół, usuwam na dół i dzięki temu wiem, że odległość między jednym i drugim jest taka sama. No i wynosi on 22 klatka, tutaj mamy 15 klatka, więc to mniej więcej trwa 7 klatek. Powinno wystarczyć, jak nie, to wydłużymy. No ale wybieramy teraz z zakładki efektów coś takiego, co nazywa się Lighting Effect. Jest to bardzo stary efekt do oświetlenia takiego sztucznego w Premierze. Robimy tak, że przenosimy teraz te światło, które nam tutaj powstało, na lewo, tak tutaj na lewo, trochę na dół, trochę znowu na lewo. Możemy modyfikować tutaj jego kolor, jak chcemy, możemy sobie kształt, jaki tutaj chcemy, aby on był. My chcemy spotlight i zobaczycie, jak zwiększymy sobie minor result, tak o trochę, to widzimy, jak wszystko nam się tutaj tak ładnie rozjaśnia. Więc mamy coś takiego, mamy taki efekt, no i chcemy w momencie cięcia
ten minor radius, aby wyniósł mniej więcej, nie wiem, na przykład 65, zobaczmy jak wygląda, za mocny jest, może sobie przeniesiemy center trochę w lewo, aby tutaj ta krawędź nie szła do końca, by zostawiła nam trochę pustki. Idziemy teraz na początek, minor na 0 i mi minor na 0. Teraz wygląda to w taki sposób, że mamy tutaj taki jakby z lewej błysk światła. Możemy też złapać te wszystkie keye, wybrać sobie Easy In, aby złagodzić trochę animację. I mamy teraz coś takiego, ale to nie wygląda w tym momencie dobrze, bo animacja jest zbyt krótka, więc zobaczmy sobie pierw, jak to wygląda z screen. Klikamy na Black Video, Effect Controls, Opacity, Blend Mode i Screen. Dzięki temu znika nam czarny obraz, pozostaje nam tylko najjaśniejsze punkty, czyli stworzyliśmy sobie mniej więcej taki trochę light leaks, no ale widzicie, że światło wchodzi z lewej strony, nie dociera tutaj do końca, tylko się kończy i wraca teraz do lewej strony, więc to jest taki błysk, który nie jest błyskiem na cały ekran, tylko jest błyskiem na jakiś fragment. No ale wydłużmy go sobie jeszcze o 5 klatek, załóżmy w lewo i 5 klatek w prawo, coś takiego. Przedłużam to sobie w lewo i w prawo, no i teraz mamy bardziej łagodny ten błysk, który teraz widzicie, i on jest jakby takim klasycznym trochę flashem, ale nie jest tym klasycznym trochę flashem. No bo mamy takie delikatnie wejście, nawet bardziej to pasuje pod light leaks niż pod rozbłysk. Za pomocą tego efektu możemy oczywiście kolor tego światła zmienić, no na przykład jakiś niebieski tutaj, no i dzięki temu on będzie bardziej pasował do naszego nagrania, jak widzicie, bo nasze nagranie ma tu światło takie niebieskie, cyan trochę lekki się wkrada, no i za pomocą takiego niebieskiego błysku, a nie białego, łączymy, zestalamy trochę stylistykę tego nagrania, jakbym mógł to jakoś lepiej nazwać, to tak bym to właśnie nazwał. Ostatni sposób, wykorzystuję gotowy efekt, który jest dostępny w Premierze, więc tak naprawdę już nic tutaj nie jest do klikania i poradnik się nam właśnie kończy. Jest to dany efekt, że kiedy mamy na przykład trzy klipy, które są mniej więcej podobnej długości i ten ostatni może być bardzo długi, jaki tam chcemy, mniej więcej by tylko dwa te klipy były między sobą podobnej długości, to mamy coś takiego jak efekt, który nazywa się Additive Dissolve, pewnie mnie zjecie za wymowę w komentarzach tego. Przerzucamy sobie ten efekt na łączący ten jeden klip, efekt łączący drugi klip. Tutaj robimy tak, aby te przejście było mniej więcej w połowie, że jedno przejście i drugie obejmuje tego środkowego klipu trochę połowę. No i teraz jak sobie puścimy, to widzimy, że mamy taki błysk z przenikaniem tutaj, który mamy. To możemy wykorzystać też do jakichś undergroundowych po prostu teledysków, które mamy dzień do realizacji, potrzebujemy coś na szybko zrobić, więc efekt jest dość legitny, czy do retrospekcji, czy do czegoś. I to nie jest zwykły dissolve przenikanie, tylko to jest efekt, który powoduje, że oprócz przenikania mamy też rozbłysk naszego ujęcia, które znika, wchodzi. Więc tak, więc to było na tyle. Chciałem po prostu stworzyć jakiś poradnik bardziej rozbudowany o błysków, o błyskach, flaszach, bo jest dużo pytań, a w sumie pominąłem ten temat w Premierze, nie wiem czemu. Więc mam nadzieję, że temat błysków, flaszy i tak dalej został już wyjaśniony. Wiadomo, jak robić te wszystkie flickery, błyski, rozbłyski, przejścia z błyskami, lens flary, rozbłyski kolorowe i tak dalej, i tak dalej. Jak macie jakieś pytania, czegoś jeszcze brakowało, to piszcie w komentarzach, to zrobię drugą część tego poradnika. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że nie usnęliście na tym poradniku, jeśli jesteście bardziej zaawansowani i spodziewaliście się czegoś innego. I to tyle. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!